Cześć, witajcie w Kulisach Prawdy, gdzie poczciwość prawdy się nie lęka. Ja jestem Aleksandra, jest ze mną Szymon. Dzień dobry. I jest też nasza gościnni, Emilia Dłużewska. Hej. Hej. Cześć. Emilia jest dziennikarką Gazety Wyborczej. Pisze o sztuce, feminizmie, języku i sprawdza też, czy Netflix jest lewacki. A ostatnio napisała wspaniałą książkę, jak płakać w miejscach publicznych. Czy to prawda? No. I psycholożka. Jezu, to jak po padło. prostu od razu, od razu takie trudne pytanie. No my tu doczekamy prawdy. Czy, to czy prawie, ty to napisałaś? Czy to jest w ogóle Jezu, to w ogóle to było tak wspaniałe, jak ktoś mi zasugerował, że mam ghostwritera i się od razu poczułam o. jak taka, wiecie, bogata celebrytka, nice. że teraz ktoś będzie, co prawda potem się okazało, Natalia Szostak pisała ostatnio o ghostwriterach w magazynie książki okay. i się okazało, że ci to co najmniej opłacani, co zarabiają jakieś 1200, więc ogólnie ja muszę powiedzieć, że stać by mi było na wynajęcie. Nice. Okej. Okay. No jak to mówią Remigiusz Mroza w spódnicy. E, no ja teraz czytam właśnie książkę Remigiusza Mro Mroza i Riezę. Okay, I jest wiem. tam w ogóle, może powiedzmy o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kompletnie nie wiemy. Prawdopodobnie o depresji, bo o tym jest książka, i też tutaj się czuję, ja przynajmniej się czuję ekspertem w tej dziedzinie. Jeżeli na czymś, na czymś się w życiu znam, to. Jest to polska piłka nożna i depresja, więc... To chyba... właściwie to samo. Tak, tak, to, to są tożsame bardzo hobby ze sobą. Jedno wspiera drugie. I tylko kończąc, bo właśnie czytałem książkę Remigiusza i Twoją książkę symultanicznie, Twoja ma o wiele mniej powtórzeń. <laughs> Tam czasami jest, że słowo odparł. Aha. E, pada około 30 razy w rozdziale, nie? który ma 7 stron. Więc... Czyli boty to piszą jednak. Nie wiem, czy boty może czat GPT teraz. E, no. Kto się nie wspiera czatem GPT e, w swojej pracy? Ja na pewno. E, czy ty się wspierasz chatem GPT? Ja muszę powiedzieć, że nie, bo tam się trzeba zarejestrować chyba. A tak, to tak. Jakby jestem bardzo leniwą osobą, jestem tak bardzo leniwa, że już wolę napisać sama niż się zarejestrować. Książkę, do niż no, to znany problem, myślę. Ja <laughs> też na przykład jestem z tych ludzi, którzy się um, przeczołgają się przez całe łóżko i będą trzymać nogi na łóżku i tak się podpierać rękoma, żeby po coś sięgnąć, żeby tylko nie wstawać. Mhm. Znam to. No dlatego myślę, że warto mieszkać w mikrokawalerce. Wtedy mm. jest wszystko blisko i nie trzeba za dużo wstawać. Już niedługo przy Burakowskiej. Tak, Mikrobiuro. Dobrze, no to myślę, że warto zacząć od grubego pytania, nad którym wszyscy, myślę, się zastanawiamy. Albo nikt, ale ja się zastanawiam, więc może jednak nie nikt. Czy naprawdę zdarzyć się płakać w miejscach publicznych? Czy to wszystko kłamstwo, twarz i bójda? Absolutnie mi się zdarza. że dawno nie płakałam w miejscach publicznych, bo po prostu jakoś ostatnio byłam dosyć wesoła. Ale absolutnie tak płakałam w miejscach publicznych, różnego rodzaju środkach transportu publicznego oraz yy, na ulicach oraz w pracy. No tak, ogólnie jakby dosyć w szkole. Okej. Okay. Mi się ostatnio w Lumpek się zdarzyło płakać i jakaś pani chyba strasznie chciała mnie pocieszyć, więc zaczęła mi pokazywać różne koszulki i myślę, że to było strasznie Jest to miłe. to cudowne! Tak. A to były śmieszne koszulki, czy po prostu. <laughs> koszulki takie typu koszulki. Nie okay. wiem, A Czy oceniłabym je jako takie typowe pracowała? beżowe koszulki. Nie, nie, jakaś totalnie obca pani. Czy ja mogę pić? Wolno pić w tym podcaście? Yy, Oczywiście. Myślę, że możesz. Tak, więc po prostu zaczęła mi jakieś proponować yy, od siebie koszulki. I, no w sumie głupio mi było też ich nie wziąć, więc zabrałam je ze sobą do przymierzalni. Ale doceniłam to bardzo. Czy były to ładne koszulki? Szymon, e, nie mi zadajemy trudne okay. pytania dziś, myślę. E, dobrze, to ja mam bardziej ogólne pytanie. W ogóle zacznijmy może od tego, że um, jeżeli ktoś chce przeczytać fajną książkę, to to jest fajna książka. E, może ją postawimy, bo jej nie widać. Ja, mogłam ją tak oprzeć od cebuler, Szymon. Tak. To jest prawda telewizji, to się dzieje na żywo. <grym> <grym> Więc jeżeli ktoś chce przeczytać fajną książkę, to to jest fajna książka. Um, Smutna trochę, trochę śmieszna. I po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, jakbym wszedł ci do głowy i tam trochę pobył, a też czytałem ją dosyć szybko, więc to było bardzo intensywne doznanie. I moje pytanie jest takie: co teraz u ciebie słychać? Teraz jestem, pakuję się. W ogóle tak średnio mam czas myśleć o tej książce, bo wyjeżdżam w czwartek z Warszawy, a w sobotę rano lecę do Kanady na rok. Co jest w sumie bardzo spoko, jak tak człowiek wyda książkę, no bo tak przez ostatnie parę tygodni sobie myślałam, dobra, to teraz robię te wszystkie rzeczy i jak mam wrażenie, że one, ich już jest za dużo, to ja sobie odkładam takiego pudełeczka i zaraz będę w Kanadzie i już nie będę nic robić z tym wspólnego, i wtedy sobie nad tym pomyślę. Także z, dzisiaj się obudziłam o czwartej w nocy właśnie z tym takim typowym typowym, typowym dla mnie przynajmniej taką nocną paniką, czyli właśnie czwarta, czwarta i ja nagle nie mogę spać i leżę i myślę Jezu, ja muszę się spakować, muszę się spakować, muszę wszystko pochować, jeszcze to, 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 to do załatwienia, ale jakby udało się dospać coś. Fantastycznie, cieszę się. Znaczy w Kanadzie też są sklepy chyba, nie? Więc tam... Są w kanapie, w kanapie jest, no właśnie, obudziłam się o czwartej, pozdrawiam. Są w Kanadzie sklepy, ale na przykład leki sobie chcę kupić na Zapas. Zapas, tak, to brzmi rozsądnie. Tak, to prawda. To Są prawda. też lekarze podobno w Kanadzie. A to nie wiadomo, <grym> póki się nie sprawdzi. A no. czy, czy wyjazd do Kanady to jest jakaś praca nad kolejną książką, czy to jest po prostu niezwiązane? To jest po prostu wyjazd, bo jeszcze się mogłam załapać na visa Working Holiday rzutem na taśmę, zanim się stanę za stara i jechać sam przez rok, nice. sobie pracować i podróżować. Nice. No dobrze, to może jeszcze odnosząc się do książki. No mi się chyba szczególnie podobało, no jakiś taki to był krótki może wątek, ale łączenie jakichś wydarzeń dziejowych z prywatnymi i zaczęłam y -y. się nad tym sama zastanawiać, bo w książce wspominasz, że rodziła się wtedy, gdy Związek Radziecki rozgrywał mecz hokejowy z Czechosłowacją i pomyślałam, że w ogóle wow, to jest super perspektywa. I zastanawiałam się, czy ktoś ci o tym opowiadał, czy zrobiłaś sama research, czy to się działo? Nie no, moja mama mi o tym okay. opowiadała ogólnie, ponieważ jakoś wszystkie te historie yy, związane z moimi urodzinami, co opowiadają mi rodzice, to jest kabaret, co może tłumaczy, dlaczego ta książka ma taką formę, więc y, totalnie moja mama mi opowiadała, że właśnie rodziła, ale lekarz był trochę zajęty oglądaniem Olimpiady. Zresztą w Kalgary, gdzie właśnie lecę. Eee, ale też moja mama o czym zapomniałam, przypomniałam sobie dopiero ostatnio i dlatego tego nie ma w książce. Mówiła, że pierwsze słowa, które mnie przywitały na świecie, to było Ty zobacz, ale numer. Więc. Ja starałem się sprawdzić, co się działo, mhm. zainspirowany w dzień, w którym ja się urodziłam, ale się kompletnie nic nie działo. O nie, to niemożliwa jest już taka strona, bo ja sobie sprawdziłam, ale no to o tym zaraz, bo mi na przykład mama opowiadała. Że Madame Żal, bo w trakcie gdy się rodziłam, był odcinek na wspólnej, który bardzo chciała obejrzeć i gdzieś do niego sernik, a ja się urodziłam, ale skontrolowałam to po przeczytaniu twojej książki i okazało się w ogóle, że to kłamstwo, no bo na wspólnej zaczęli emitować w 2002 roku, a ja jednak jestem trochę starsza. No i właśnie tak pomyślałam, jak to powiedziałaś, to sam się jezu, to jesteś taka młodziutka. No więc coś kręciłam, myślę, że może pomyłka i zaura. Może tak. Matki żony i kochanki. O. No myślę, że jest sporo do przedyskutowania. T kwestii, ale. na może przykład, To nie jest twoja matka. Może. Może znalazłam ten błąd. W matce, po zbra... się nie końcu się wydało? No, no, na wspólnej. No trudno. Ale też na przykład sprawdziłam, że ja urodziłam się w roku, w którym na Hawajach przyszła na świat zebra, mająca błękitne oczy i rude paski. I Spoko. To, było to ważne też. My mieliśmy kiedyś taki plan w gazecie. Um... Bo, właśnie jak człowiek pracuje w dziale kultury, to na ogół nagłe rzeczy, którymi trzeba się zająć, polegają na tym, że ktoś umarł. Poza tym raczej mało jest takich szybkich newsów, ale mieliśmy taki plan, żeby też zacząć prowadzić rubrykę. Dziś urodził się. Więc jakby widzisz, może w dniu, w którym się urodziłeś, po prostu ty się urodziłeś jeszcze. Świat nie zdążył tego wpisać do Wikipedii. Ale to były też to były też um, siódma urodziny Adama Małusza. Więc... O, czyli jednak czy można się Coś odbić tam się od czegoś. zadziało, więc była impreza u pana Adama. No tak, ja też wiem, że w roku mojego urodzenia Titanic dostał Oscara. Więc to też coś. Chyba nie jestem pewna, tak mi się wydaje. Yy, a płakaliście na Titaniku? Ostatnio obejrzałem Titanika, muszę się przyznać. I to jest tak zwany yy, Bite, moim zdaniem. Bard ja może być, że ja nigdy nie widziałam całego Titanika. Ja w sumie dość późno i myślę, że już jak oglądałam, to było to totalnie poza jakąś moją sferą emocjonalną, w której to mogłoby mnie poruszyć. Może kiedyś, nie wiem. Ja widziałam jakieś fragmenty, ale nie obejrzałam nigdy czego. Jest w ogóle bardzo, bardzo dużo jest rzeczy, których nie widziałam. Albo musiałam właśnie z takiej 90'sowej telewizji potem nadrabiać jako dorosła osoba i na przykład obejrzałam z moim chłopakiem całe archiwum X i to było wspaniałe. Absolutnie. Okay. Jeśli nie oglądasz tego jako dorośli, to bardzo polecam to obejrzeć. No nie, ja nie oglądałam. Trzeba to zrobić. E, mm -hmm. Ale ja mam pytanie właśnie a propos, a propos e, bo twoja książka, gdy ją czytałem, ona mi się bardzo zrymowała z filmem After Sun, który już ustaliśmy przed nagraniem, że go nie widziałaś. Mm -hmm. um, ale, my widzieliśmy. ale my widzieliśmy. I płakaliśmy. I płakaliśmy na nim bardzo. E, no, Ja nie mogłem przestać um, łukać w kinie. I mm, czy... Moje pytanie jest takie, bo ten film e, idealnie oddał moje uczucia związane z moją chorobą, jakby ktoś wszedł mi do głowy mhm. i zrobił z tego e, scenariusz. I pytanie, czy Ty masz jakieś takie dzieła kultury, które jak zobaczyłaś filmy, seriale były tak przejmująco Twoje i tak. E, Zastanawiam się, bo w taki sposób kompletnie nieironiczny, chyba synek Doha Nowy Jork, które jest w ogóle jakimś najsmutniejszym filmem na świecie. Jeśli tego nie oglądaliście, to mm. bardzo polecam. Trudno jest wytłumaczyć, o czym to jest, ale. Czy znaczy polecam, chyba że trochę wam się nie chce żyć, to nie oglądajcie? Ja tego oglądałam, filmu. ale teraz właśnie tak sobie próbowałam przypomnieć, co tam się dokładnie dzieje i nie potrafię, ale pamiętam, że byłam bardzo smutna w trakcie oglądania, no, więc to chyba. To jest film Kaufmana, gdzie tam mm. człowiek buduje, z, jakby, z, 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 robi sztukę teatralną ze swojego życia i robi ją na bieżąco i wynajmuje aktorów, potem aktorów do grania aktorów i to wszystko, po cała ta rzeczywistość tak zaczyna rozpadać. Co jest. Yy, no właśnie jakimś takim najstraszniejszym moim doświadczeniem, na pewno jak miałam depresję, to na chwilę, w sensie ostatni duży epizod depresyjny, to na chwilę otworzyli kina I ja obejrzałam przedpremierowo, nie wiem jak to się nazywa po polsku, na Rauszu. I to było w ogóle yy, niesamowite, bo tam na samym początku tego filmu yy, on idzie, Matt Mikkelsen, jego bohater, idzie na urodziny kolegi i zaczyna płakać przy stole. I po prostu, jak on tylko zaczął płakać, to ja zaczęłam tak ryczeć, w ogóle nie mogłam przestać, nie? I to było tak, że nawet nie dlatego, że tam była wykreowana już jakieś nie wiadomo jakie napięcie, czy nie wiadomo jaka sytuacja, tylko właśnie po prostu u mnie to działało tak, że zobaczyłam człowieka w depresji i byłam od razu rozłożona kompletnie na łopatki. Mm. To myślę, że spodobałoby ci się After Sun, bo tam Oj. też jest dużo właśnie scen takiego nagłego, mocnego płaczu i też mnie jakoś to strasznie poruszało, poruszało i złożyło się z jakimiś czynnikami osobistymi, no i te fragmenty nagrywane kamerą starą, no to przecież od razu po prostu, tak. nie wiem, przypominają się jakieś stare wakacje. No, myślę, że to jest bardzo dobry film. Tak, więc to będzie dzisiaj taki odcinek, więc jeżeli <grym> ktoś się spodziewał... Po roku o wszystkim. tyryryry. Chyba nie dzisiaj, chyba nie dzisiaj. Chociaż może, no bo jednak książka jest bardzo, bardzo zabawna. I trochę jak, jak ją czytałem, zastanawiałem się, jak wyglądał... Wiem, że może tylko mnie to ciekawi, ale mhm. jak, jak wyglądał Twój typowy dzień pracy nad tą książką? Czy to było po prostu, no dobra, robię sobie kawę, siadam 8 godzin i Mój wychodzę? typowy dzień pracy nad tą książką wyglądał tak, że wstaję rano, robię sobie śniadanie i kawę, siadam do komputera i zaczynam pracować w mojej normalnej pracy jako dziennikarka Gazety Wyborczej. Potem robię sobie coś do jedzenia, potem oglądam jakiś serial, a potem idę spać. A potem po jakimś czasie takich typowych dni pisze do mnie moja redaktorka, y, mówiąc, czy coś, czy coś piszesz, a ja mówię, że no nie, nie piszę, bo nie mam deadline. U. Ona mówi, masz rację. I wtedy, I wtedy mój dzień wyglądał tak samo jak wcześniej, tylko że jak już kończyłam pracę i jadłam obiad, no to siadałam wieczorem i coś pisałam do tej książki. Okej, okay. Czyli zamiast seriali po prostu. No czasem jakiś hobby? serial też. Y, kurczę, to jest jednak super w pisaniu, że trochę wszystko jest pisaniem, nie? Chodzenie jest trochę pisaniem, jakby gotowanie jest trochę pisaniem, oglądanie seriali jest trochę pisaniem, to wszystko jest gdzieś tam, ja naprawdę wierzę, że to jest ważne, żeby głowa sobie mogła przemilić różne rzeczy, jak jest, jak na przykład ręce są zajęte czymś innym niż pisanie, także e, oglądałam dalej seriale i czytałam książki, w ogóle jakoś... A to takie nasze muzy, one tutaj <laughs> żyją z nami. Tu mikrofon. E, staramy się e... ich nie, nie zabijać. No i... Więc jakoś ja naprawdę dosyć tę książkę pisałam tak w, z doskoku. Okej. Okay. Okay. a miałaś jakąś playlistę do pisania książki? Nie, ja w ogóle nie mm -hmm. mogę słuchać muzyki, jak piszę. To znaczy, jak się bardzo uprę i znajdę sobie coś bez y, wokali w ogóle, no to mogę, ale raczej nie, na co dzień nie słucham muzyki bez wokali, więc... Robi się z tego misja od razu. Okej, okay, nie, no ja też akurat tak mam, ale pomyślałam może, bo Spotify obfituje w różne y, sad, playlist, y, pisanko i tak dalej. Ale i w ogóle więcej śmiesznych rzeczy oglądałam, no bo tamte smutne to miałam od swojej strony, nie? A bardziej raczej y, sobie oglądałam jakieś zabawne rzeczy. I słuchałam. Po co te cebule? <laughs> I już myślisz? Myślę, jesteś że, gotowy myślę, tak. na cebulę? Bo ja na przykład jeszcze miałam jedno ważne pytanie. Ażba je kroić i płakać? Um, jeśli tylko chcesz. Y, jasne, można. Ale mam też, zanim y, będziemy dewastować cebulę, y, będą miały przeznaczenie, ale no to za chwilę jeszcze, bo ja bardzo chciałabym wiedzieć, ile palców ma dziobak. Ja wiem, dlaczego o to pytasz, ale nie umiem odpowiedzieć okay. na to pytanie. Dziś właśnie, jak jechałam z Poznania, to jakoś nagle, jak sobie myślałam właśnie o czym możemy porozmawiać mm. i dalej, to nagle przypomniał mi się po prostu ten fragment. I zaczęłam intensywnie szukać w internecie, ale okazało się, że to nie jest takie proste do sprawdzenia. Myślałam, że po sukcesie książki bardzo wiele osób będzie zadawało Znalazłam jakiś sprzed wielu lat wpis na zapytaj.onet.pl, gdzie ktoś o to zapytał, ale tam była tylko ankieta zrobiona i <noise> były odpowiedzi jeden, dwa, sześć i więcej. Ile z palców ma dziobak, i więcej. demokratyczny Potem wybór. się okazało, że żeby sprawdzić, czy dobrze zaznaczyłam, trzeba się zarejestrować, więc hmm. twoim, po prostu twoją metodą postanowiłam, że to jest dla mnie za duże zaangażowanie, żeby się zarejestrować na tej stronie. I otworzyłam sobie w Google Grafika zdjęcie dziobaka i zaczęłam liczyć po prostu na własną rękę. Wydaje mi się, że ma 20. No, że tak po prostu 5 ja przy każdej łapce. Ja bym tak zakładała, no, tylko no że ma po prostu łatwo... te błonę między tak, tak. nimi. Bo tak ale... kiedyś oglądałam dziobaka. No to liczymy, że osoby w komentarzach potwierdzą. Czy... Czyli ewidentnie sześciu więcej. Tak, tak sądzę, wahałam bo się. To też to ale... pytanie było takie dosyć chyba podchwytliwe. Mhm, tak. Tak mi się Może wydaje. trzeba jakiś zrobić referendum w sprawie e, dziełaków. W sprawie no. dzibaków, ile mają rąk. Bo to... no, myślę, że trzeba wiedzieć, roz... a dobrze rozstrzygnąć tę kwestię. No ale też przede wszystkim no, to jest takie jedna z tych kwestii, którą większość Polaków powinna rozstrzygnąć. Mhm. Padło słowo sukces książki. Em... Jako osoba, ja, ja jest, dlatego jest ta cebula, tak. to e, jako osoba, która też ma tam swoje różne depresyjne e, przeżycia. Wiem, że słowo sukces, ono jest, um, ono jakby jest zewnętrzną kategorią trochę, w sensie jest tak dla mnie przynajmniej mm. mówi o, o osobach z zewnątrz, które mówią. O czymś tam, co zrobiliśmy. E, a jak Ty się czujesz z tym, jak ktoś mówi, że ta książka jest sukcesem, albo ta książka jest wybitna, albo e, fantastycznie się bawił czytając tę książkę? Chyba na szczęście nikt nie powiedział, że ta książka jest wybitna i nie musiałam sobie z Właśnie tym emocjonalnie... Nie, powiedziałeś, że to sukces. A, to a też potem to już było, takie... <laughs> potem już było takie hipotetyczne. Nie, myślę, że dobrze, powiem to do kamery. Uwaga. Ta książka jest wybitna. Jeżeli chcecie przeczytać wybitną książkę, to wyda yy, mi swój znak. Jak się teraz z tym czujesz? Yy, więc właśnie na pytanie, jak sobie z tym radzę, odpowiadam, w ogóle sobie z tym nie radzę. Jest to <noise> bardzo dziwne. Yy... Szymon właśnie zawił podcast. Nice. <noise> yy, Czy jest też ta część mnie taka właśnie racjonalna, że ja wszystkim mówię, no tak, no bo ja się z tego bardzo cieszę, ale tak naprawdę to trochę też jestem tym przerażona i... Teraz już się trochę oswoiłam z tym faktem, że wydałam tę książkę i ludzie ją czytają. Um, ale też na początku miałam coś takiego, że Jezus Maria ja narobiłam. Że tak po prostu, no jednak. Ogólnie mówienie o sukcesie książki w Polsce, jak nie jesteś remigiuszem, mrozem, no to dalej rozmawiamy o bardzo niewielkich y, liczbach czytelników i sprzedaży. Um, Albo Blanką Lipińską. Sprzedają w Polsce Remigiusz Blanka, Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch. No to są takie osoby, które faktycznie setki tysięcy czytelników mają. Eee... Na pewno kogoś nie wymieniłem, Teraz się na mnie obrazi do końca życia. Jakaś na literacka. Na pewno. Już nie jest. będzie współpracy. Tak. Eee, na szczęście wyjeżdżam do Kanady. Hmm. Więc to i tak jakoś eee, po prostu no dużo dalej poszła ta książka niż się spodziewałam, i to jest troszeczkę przerażające i troszeczkę przytłaczające, ale też dosyć fajne. I w ogóle, jak ludzie mówią, że się na przykład y, super bawili i bardzo uśmiali, to jest ekstra. A jak ludzie mówią na przykład, że śmiali się i potem też płakali, to jest jeszcze bardziej ekstra. No, a nie miałaś takiego poczucia, że. W sensie, czy, czy miałaś w ogóle w którymś momencie. Takie, o nie dobra, tutaj robię krok do tyłu, bo jest za głęboko, bo mam wrażenie, że mm, jak czytałem tę książkę, bardzo mi się skojarzyło to z, e, z Dorotą Kota z cukrami, że tam Dorota też wpuszcza e, bardzo czytelników w, swoje, w siebie po prostu mhm. na maksa. I też miałem tutaj takie wrażenie, przeczytając tej książki. I czy miałaś taki moment, że nie, no to już jest za dużo, to muszę, komuś będzie przykro, mhm. albo ja wyjdę na kogoś tam, albo ludzie sobie coś pomyślą, albo mhm. będzie mi potem z tym źle? Bardzo się starałam walczyć z tym, że ja wyjdę na kogoś tam. I bardzo się też starałam walczyć z taką potrzebą tego, żeby ta twoja opowieść była jakoś wzorcowa. Bo to jest zawsze to ryzyko, nie? że um, skoro już piszesz książkę o depresji i piszesz ją ze swojej perspektywy, czy w ogóle o zdrowiu psychicznym, no to potem właśnie przychodzisz i ludzie ci mówią, no to teraz jakby powiedz Polakom, jak dbać o zdrowie psychiczne. I rozumiem dlaczego, ale no to się bardzo łatwo właśnie omsknąć w coś takiego, że też, um, no właśnie, że też masz to wszystko poukładane i przemyślane i zawsze się zachowujesz słusznie. A ja tak zupełnie nie mam. Jest bardzo dużo rzeczy, o których w ogóle nie piszę w tej książce. Myślę, że tak naprawdę to jest. Bo na przykład nie ma tam prawie nic o moich bliskich. Nawet nie dlatego, że. Nie dlatego, że myślę, żeby się obrazili albo byłoby im przykro, ale dlatego, że po prostu uznałam, że oni mają prawo do prywatności i że moja. No właśnie, że to jest jakby uczciwe jest to, że ja wywalam po prostu swoje rzeczy, ale że nie, nie będę w to wplątywać bliskich mi osób. I, i to było chyba też dobrem, nie do końca świadomie to zrobiłam, ale myślę, że to było dosyć dobrym rozwiązaniem też właśnie tego, czy się zatrzymać w pół kroku, że troszkę ja to zrobiłam zero-jedynkowo, czyli albo jeśli piszę, to mhm. staram się pisać maksymalnie otwarcie, albo po prostu o czymś nie piszę, nie? żeby nie wpadać w to takie właśnie. Tak, o tę tak, tak. prezentację, zmiękczanie, że tu jednak troszkę... Wiadomo, no zawsze jak piszesz o sobie, no to tam robisz sobie jakąś kreację i... Um, I no nie wierzę, że się nie starałam jakoś dobrze wypaść w tym, ale starałam się to powstrzymać. Dobrze, myślę, że w takim razie jesteśmy gotowi na wielki Cekret. sekret cebul. Kontekst jest taki, że przed podcastem zrobiłam sobie kilka różnych quizów internetowych, właśnie związanych z płakaniem, bo uznałam, że to będzie jakoś tematycznie zazębiać się z książką. I dowiedziałam się na przykład, ile mililitrów łez wypłaczę w tym roku i czy jestem backslow. Mm. Więc jeśli jesteście ciekawi, to tak jestem, a wyleję 600 mililitrów dokładnie. A. To bardzo dużo. Tak wyszło. To... No i dlatego mniej mam niż dla litr, was... Ale więcej niż pół litra. Faktycznie, chyba tak masz rację, ale też trochę mniej niż 700. Hmm, hmm. Tak, Mam dla was zabawę związaną ze łzami. Hmm. Dowiecie się dziś, yy, jaką łzą jesteście. O. I dowiecie się tego po quizie, który przygotowałam. A opcje są trzy, bo możecie być krokodylą łzą, fajną łezką typu nawilżającą oko lub łzą bólu bez sensu i rozpaczy. I będziecie odpowiadać na moje pytania w skali trójcebulowej, więc każdy z was może sobie wziąć trzy cebule. Są cebule, dobra, które przywiozłam gdzieś z Poznania, a potem trzymam je w swetrze, więc <laughs> ostrożnie, bo to są trochę już, myślę, eksponaty. E, I tak, podam wam kilka pytań i codziennych sytuacji, a wy będziecie wybierać, jak bardzo was ta sytuacja smuci lub stresuje, określając to na podstawie trójcebulowej skali płaczu, po której, jak wiadomo, zdarza się płakanko. Więc jedna cebula, jeśli was to smuci tak trochę, e, dwie cebule, jeśli, no, tak. Nawet smuci w sumie bardziej porządnie, a trzy cebule, jeśli bardzo, bardzo. To jest e, prawda, będziemy to robić tak na 3-4, żeby nikt tak. nie mógł się tak czy, czy przyjmujemy jako dzień, który oceniamy dzisiaj, czy jakiś wybieramy czy sobie właśnie? Mm. Jak chcecie w zasadzie, zależy wam. Z drugiej strony, jakbyśmy wybrali te najbardziej depresyjne, to wiadomo, te, te że trzy będzie po trzy. Po Ale wtedy Wykaże byście wam. wiedzieli jaką byliście łzą, a w sumie pytanie brzmi jaką jesteście teraz, więc myślę, okay. Dobra. że może to. teraz, chociaż no, nie narzucam. Pamiętajmy, chcecie. że część słuchaczy i słuchaczek osób słuchających jest na Spotify, więc musimy mówić. Tak, więc Brażnie. teraz każdy ma Aha. przy sobie trzy cebule <laughs> i pamiętajcie to podkreślać. A w ogóle płaczecie krojąc cebulę? Nie. Wow, ja bardzo, ale y, mam strategię, bo zakładam takie okulary 3D skina i czuję się w ogóle super wtedy krojąc y, te cebulę i no, myślę, że życie to film wtedy. Okej, okay, dobrze, skoro już się odsłoniłam y, cebulowo, to przejdźmy do gry, bo rywalizacja jest ważna i też można przez nią się popłakać. Mhm, jak mhm. się przegra, tak. 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 Albo, Albo jak się wygra. Się wygra no? Różnie, to jest. Zawsze każdy, ma, każdy może coś dla siebie znaleźć. Mhm. No dobrze, pierwsza sytuacja. Ktoś zabiera wam z przed oczu ostatni brokuł w sklepie? Nie. A dwie, bo my mamy mówić, a nie No to dobrze, e, ja, ja jedna cebula. Dobrze, więc Emilia dwie cebule, e, ja Szymon bezduszny jedna cebula. Mi się ostatnio w ogóle to przydarzyło, właśnie z kapustą pekińską, że ktoś mi tak zabrał ostatnią i. Bardzo mi ważne. było przykro. Znaczy ja, ja mam... kapuście bym dała jedną cebulę tylko bo kapusta pekińska to po prostu mi zasługuje na dwie. Bardzo potrzebna, bo się nastawiłam na przepis i dotkliwie po prostu to przeżyłam. Znaczy ja bardziej mam to, że jak ktoś zabiera mi ostatnią rzecz właśnie w sklepie, no to po prostu uznaję, że on bardziej tam się tam przez koszyka za, Zasłużył pewnie Czekam, na to. Czekam, aż tam się nachyli nisko do półki mu Ale to by było super. Boże, nigdy nic nie podebrałam nikomu z koszyka w sklepie. I to nawet nie ma za to, nic ci nie grozi. No jest, jest, no. Są wszystkie plusy takie adrenalinowo, takie GTA, mm. a nie ma właśnie minusów w postaci więzienia. To prawda, myślę, że warto. Aż dziennik uczy i bawi. Okej. Okay. Ktoś mówi coś niemiłego o waszym tekście, więc myślę, że tu może być jakieś takie no, doświadczenie, mm -hmm. że no, może mm -hmm. będziecie mogli się odnieść. I myślę, że warto podzielić to na dwie takie podkategorie. Zakładamy w pierwszych sytuacji, że ktoś z pracy, lub z waszych znajomych mówi, że nie wiem, tekst był okropny, nudny, w ogóle bezsensowny, nieśmieszny. Mm -hmm. e, dobra, no to trzy, cztery. 4... Ry. Ja nie wiem właśnie, bo nikt z moich znajomych mi nie ma. Moi znajomi są miłymi ludźmi i nawet chyba jeśli myślą, że moje Dajemy teksty są fatalne, oboje. to nie tam. No a okay. jakiś tam naczelny albo coś? No właśnie, ktoś prackowy. No naczelny to mi raczej mówi, że moje teksty są po prostu lewackie, a to nie jest <laughs> jakby... Nie sprawia mi tego przykrości. to przykrości. To u nas jest trochę inny faktor, zdradzimy trochę kuchni, że... Yy, no. W aż dzienniku raczej najważniejsze jest, żeby teksty były zabawne. Mm -hmm. Więc jak y, Łukasz Naczelny, który jest generatorem śmiesznych y, historii, sytuacji, nagłówków, mówi, że Twój tekst jest nie, taki mm -hmm. trochę można by coś jeszcze tam dośmiesznić, no to y, to przeważnie ma rację. No. Tak, 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 Ale, Ale ci to wtedy? Nie, raczej nie. No bo jakby wtedy się tak. Z boku zastanawiam, rzeczywiście, rzeczywiście. Ale domyślam się, że będzie druga podkategoria teraz. Mm, tak, kiedy ktoś obcy. A, a, czyli ile tutaj dajecie cebul? Bo w to nie wiecie. O jednej. O Jezu, ja powinnam to zapisywać w ogóle. <laughs> Może to jakoś odtworzymy będę, będę Będę prowadził zapiski. O, dziękuję Ci. To najpierw. Okej. Okay. No najpierw było dwa emili. Dwa ta tak. Ja dałem... Jeden, jedną I teraz ktoś znajomy po jednej. po jednej dajecie. Mhm. No dobrze, a teraz ktoś obcy y, w internecie pisze Wam, nie wiem, o, wow, wreszcie jakaś rozbieżność. Trzy. Jeden. Okej. Okay. zdarzało się Wam dostawać taki jakiś internetowy feedback? No tak. miły no Tak, absolutnie, jakby po każdym okay. moim tekście. W sensie a. właśnie dlatego myślę, że to jest jedna cebula. No nie po każdym, nie zupełnie po każdym, nie? ale. Um, no tak, to że komentatorzy po prostu gazety wyborczej wchodzą pod moje teksty, żeby mi napisać, że jestem głupia, to jest jednak jakaś taka zła rzecz, ja ślona, no. która a, spotyka mnie w życiu. A jakiś ostatnio właśnie um, konkretny tekst jakoś został tak właśnie zbesztany? Nie, ale ja też ostatnio już właśnie jestem na Europie przed wyjazdem, ale pamiętam, że Kiedyś napisałam o książce Rebeki Solnit, o mężczyźnie Objaśniają mi świat. I tam ktoś napisał: Mam nadzieję, że pani Emilii Dłużewskiej przyprowadzi, jej, syn pani Emilii Dłużewskiej przyprowadzi jej kiedyś do domu niskopienną Brazylikę. To, to było absolutnie wspaniałe. Nice. Bardzo pozdrawiam tę osobę, jeśli mnie słucha. Do dziś nie wiem, co miała na myśli, ale bardzo się ucieszyłam, że mam dam i syna. Nice. No. Ja najbardziej nie lubię jak bo przeważnie to tam mi nie robi jak ktoś pisze że właśnie albo lewaki albo debil albo coś gorzej jak ktoś uderza tam gdzie boli czyli na przykład że jest niepoprawnie gramatycznie albo coś tam i jak ktoś robi takie wiecie elaboracje. Taki, taki redaktor taki redaktor Czy tam no jest nie, redakcja, to, w ogóle? to też mnie jakoś w sumie no to, to boli wtedy albo że po prostu ktoś pisze bezbek nie no bo też poczucie humoru jednak jest bardzo y, subiektywną sprawą. Um, no. Nie no, ja w ogóle nie wiem, jak wy wytrzymujecie to, że musicie przychodzić do pracy i codziennie być śmieszni. No, to jest jakieś piekło. Nie jesteśmy nie. No, <śmiech> właśnie, <śmiech> dlatego piszą, że bezbek, tak. po prostu codzienność. E, mm. Tak, no ale to, to jest ryzyko zawodowe trochę. Że Mnie no. najbardziej denerwuje, jak ktoś nie zrozumiał tekstu. A. Bo jakoś jest tak też, że jak ktoś y, jak ktoś cię po prostu obraża, no to okej, okay, no, jakaś obca osoba w internecie cię obraża, jakby dzień jak co dzień, ale yy, nie mam w sobie taką wewnętrzną dresiarę, więc jak ktoś nie zrozumiał albo po prostu mnie tak zaczepia już personalnie i ja wiem, że nie mogę wejść w tę dyskusję, no bo nie będę się przeszkodzić z tymi ludźmi w internecie. To, to mnie jakoś tak wytrąca z równowagi. Ja pamiętam, jak e, przy okazji, gdy Sanach wydawała nową płytę, to napisałam taki tekst, że w ogóle beznadziejne teksty i co ona wymyśliła, to były te teksty na podstawie no, znanych e, poetów. poetów, więc na przykład Szymborskie i Baczyńskiego i tak dalej. No i to właśnie, to był ten żart, że haha, beznadziejne. No i właśnie bardzo dużo komentarzy e, się pojawiło, że w ogóle kim ja jestem, że jak mogę nie znać tej Szymborskiej w ogóle, ktoś jeszcze wyśledził, że jestem po polonistyce i że w ogóle odebrać mi dyplom. Jezu, a te tematy, to jest w ogóle niesamowite, nie? że też pod moim tekstem ktoś kiedyś napisał, Um, Ukradła Brokuła. Cieszę się, cieszę się, że pani Emilia Dłużewska, autorka tekstu Zbliżenie, Rozmycie, prawda, który jest tekstem o y, powiększeniu Antonioni'ego, który napisałam na drugim roku studiów. I on o jest w jakimś przeglądzie kulturoznawczym opublikowany, czy coś takiego. I sobie myślisz, wow, nie? ale ci się chciało, chłopie. To nice. jednak zawsze są chłopy. E, to prawda, ale e, ja też ostatnio zauważyłem, bo trochę. Nie wiem, nie wiem czy, czy zauważyłaś, wróciliśmy do 2005 roku, papież znowu jest głównym tematem. Zauważyłam, ale to wypieram. Tak, więc no my no, no trochę... My, te przez my lecimy na tej fali. I jest napływ w komentarzach osób w średnim wieku, późnym średnim wieku, którzy nie do końca łapią, że to jest żart, mhm. że na przykład, no nie wiem, pod moim ostatnim tekstem, że Polska zmieniła się mianowicie Śląskie w rzutnik i będzie wyświetlała papieża na księżycu, to część osób uznała, że to jest prawda, że naprawdę został wybudowany taki rzutnik. I właśnie były komentarze typu: No to chyba są jakieś żarty. <grybujesz> skandal, <grybujesz> skandal. I ba bardzo się bawiłem czytając te komentarze. No tak, to jest zabawne. No, ja ostatnio nagrałam. Y filmik, jak czytam e, swój tekst slamerski właśnie o papieżu i też znalazło się kilku mężczyzn, którzy mi objaśniali, że w ogóle to jestem smarkulą, cool, a gdyby nie papież, to ja bym nie miała w ogóle prawa głosu. To prawda. więc Nie mogłabyś zjechać za granicę na, po aborcję, mhm. gdyby nie papież. No. E, dobrze, Szymon, myślę, że powinieneś zanotować, więc dla ciebie trzy cebule, tak. dla Emilii jedna. Istnieje możliwość, że to Moje jedyne zwycięstwo dzisiaj. Ale teraz się okaże właśnie, że ja w ogóle nie jestem smutną osobą, nie? I, I że, to <głos> <będzie>. <głos> że to wszystko dla pieniędzy ta książka powstała. No totalnie. Dobrze, nie? słuchajcie, kolejna sytuacja. Mm, twoje zwierzątko domowe przemawia ludzkim głosem, by oznajmić, że cię nienawidzi i wytrzymuje z tobą tylko dla racji ży żywieniowych, a i te smakują obrzydliwie. Boże, trzy. Jeden. Trzy. Wow, okej, okay. skrajnie serca. widzę Uważ. Nie mam zwierzęcia. Ja też nie mam, ale no, umiem umiejętności Ale to wciąż chyba takie to. poruszające. Miałem szczurki, ale to... Powiem wam, że ostatnio spędziłem tydzień z kotami koleżanki i ten tydzień mi udowodnił, że jestem psiarzem na pewno, bo te koty to tak jest Tak się obraziłeś jakieś... o to zbitą. Leżałem z gorączką, z covidem i kot przyszedł... Czemu leżałeś z kowinami kotami? Czemu leżałem z covidem i kotami? Mhm. No tak się akurat życie Jakiś potoczyło. Ale... Po... Poszedłeś mieć COVID w mieszkaniu koleżanki? Nie, nie. Ona wyjechała, zostawiła mi klucze, żebym pilnował koty. Akurat, A, okay. akurat się zbiegło z COVIDem. Jak leżałem z gorączką, to te koty przychodziły i wymiotowały na mnie. Tak po złości. Patrzyły na mnie, Rubens, Chedar, pozdrawiam was. No więc koty nie. Okay. Więc jak te koty by mi powiedziały właśnie to, co powiedziałaś, to się ma. No to, no, to miał... nara. no tak, no i co? Wiem o tym, chłopaki. <grym> Dobrze. Kolejna sytuacja. Ktoś przekręca twoje słowa i wychodzi na to, że jesteś za konfederacją. I nie masz jak tego sprostować, bo siedzisz zamknięty, zamknięta w dużej bańce. Na przykład takiej, w której ludzie czasem się na plaży tak zamykają mhm. i mogą się uderzać. Albo w tym takiej, co po wodzie się biega. To chyba mm. właśnie to miałam na myśli, tak sądzę, ale nie umiałam tego opisać, ale. Mm. No to. Tak, chyba. To ja daję trzy, ale to są łzy frustracji, tak, a nie smutku. Trzy. Okay. Nie no, byłoby jest... mi smutno, ale byłabym wściekła. Zrezygnowanie, tak. Trzy. Trzy rosyjskie cebule dla Konfederacji. Yy, dobrze. Mm. Twoja osoba partnerska lub twoja mama albo po prostu ktoś bliski wyznaje, że nie kochałaby cię, gdybyś był, była robakiem? Hmm. Hmm. A, jedna. Jedna. Okej. Okay. Trochę jestem z tym pogodzony jednak. Ja też myślę, że bycie robakiem jednak odebrałoby różne zalety. A gdyby robakiem, tylko przez kilka Pewnie dni. Nie. na przykład trudno by było śmieszkować. Jak się Pewnie byś nie pisała tekstów. No. Książka Może. też mogłaby nie powstać. Nie da się powiedzieć żartów, nie da się gotować w ogóle tam. Ale można śmiesznie, nie wiem, czułkami ruszać na przykład. To w sumie zależy, jakim robakiem. Mhm. Bo jakbym była takim robakiem czczownicą, i ktoś by mnie nie kochał, to okej, okay, nie? Bo one są takie troszeczkę obleśne. A ludzka stonoga? Ludzka stonoga też troszeczkę obleśna. Okay. Ale na przykład tym takim żukiem, mielonkiem, co ma takie, taki mm -hmm. pancerz mm -hmm. świecący, to tak. totalnie uważam, że należałoby mnie kochać. Okay. To prawda, no tak, no, tak. Niebiesko, taki srebrny, one są super. Dobrze. Ktoś mówi ci, że jesteś nieśmieszny, nieśmieszna, a wszyscy inni przyznają rację. Jakbyście się czuli teraz? Okej. Okay. No Trzy. powiedzcie dobrze. Ja mikrofonu. daję jedną, mhm. no. Eee, no A To może specyfika naszej pracy po prostu. Albo mojego życia w ogóle. Albo, albo życia Szymona. Od urodzenia poczucie humoru to była moja tarcza przed otaczającym światem. Jeszcze mm. jakby się okazało, że to nie działa, to już... Na straty. Ja mam chyba podobnie, ale też staram się jakby mieć niskie oczekiwania w stosunku do siebie. Albo Jest jesteś tak taki pe... wypadek, ja sobie sama mówię, że jestem nieśmieszna. I wtedy, jak ktoś mi powie, że jestem nieśmieszna, to nie jest mi wcale tak smutno. A, to są stare techniki, wiem, znam je. Ale yy, no, też myślałem, że może w drugą stronę, że jesteś tak pewna tego, że jesteś śmieszna, że nawet jak ktoś ci powie, że nie jesteś śmieszna, to nic się nie dzieje. Bo no wiadomo, że ja myślę sobie o tym, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że ja sama o siebie śmieszyła. To prawda. No, własne uh -huh. żarty są najśmieszniejsze. Dobrze. <laughs> w filmie Umiera Piesek. Jedna. Dwie. Okej. Okay. Bo to jest jakiś chyba taki punkt, że właśnie dużo osób bardzo emocjonuje śmierć zwierzątkowa, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trup się ściele, jeśli chodzi o mm. ludzkie ciała, a że ta pieskowa jednak uderza. Ale może. Ja w ogóle też miałam coś takiego, co Witajcie w mojej głowie. Ee, że w ogóle zupełnie na przykład nie miałam problemu z płaczem na ulicy, jak mi się chciało płakać, a jednocześnie totalnie po prostu się starałam nie płakać na filmach, bo miałam takie wrażenie, że ktoś mnie no, manipuluje. Ee, I bardzo długo nie płakałam w ogóle na żadnych filmach. Jest to prawda? Jest no to tak, prawda. tak, tak, że to jest właśnie jakieś takie głupienie, że ja mam także jednak, ja wiem, że ten pies tam nie umiera, nie? ogólnie wiem, że tam stoi taki facet z kamerą i nie będę płakać. Więc coś takiego, mała szansa jest, żebym pokała na piesku. Okej. Okay. Dobrze, przypala Wam się obiad, nad którym bardzo długo pracowaliście i nie zrobiliście tego dnia nic produktywnego, a w dodatku wszyscy o Was zapomnieli. Trzy. Trzy. Okej. Okay. Trzy. To... Jedzenie jest ważne. Prawda. No. I też te dodatkowe rzeczy, które mhm. tam się pojawiły, to też nie są przyjemne rzeczy. No tak uznałam, że już miks no. wszystkiego. A, po trzy, dobrze. Tak, tak. No i ostatnie będzie... Mm, proponujecie Makłowiczowi współpracę, ale odmawia. Jedna cekula. Jeden. Okej. Okay. Ja też nie mam tych... Jezu, ja nie wiem, czy można mówić takie rzeczy publicznie, ale ja nie mam stosunku emocjonalnego do Roberta Makłowicza. Myślę, mm -hmm. że można takie rzeczy mówić. Nie no jak zaraguje. wydaje mi się. Znaczy wydaje mi się myślę, że... że Polska mi jest nienawidzi teraz. Myślę, że no, emisja będzie w piątek, więc już będziesz w Kanadzie. To więc myślę, że bezpiecznie możemy to publikować. A też w Kanadzie chyba nie znają specjalnie pana Roberta. Nie? W Kanadzie nie znają. Tak, teraz musisz podliczyć. 12 i 2, 14. O, remis. A proszę. I co teraz? 16. Trochę się tego spodziewałem. Czy teraz po płaczemy lekturze. czy nie płaczemy? Teraz kto po prostu dłużej będzie płakał, ten wygrywa. <laughs> myślę. Albo, y, albo zawody na y, smutne anegdotki, że takie jak są hip-hopowe bitwy, to mm -hmm. po prostu my będziemy wywalać... Okej, okay, ja cebulami ocenię co. No. Nie, ale ja tego nie nie, nie nie zróbmy, tego, bo naprawdę będzie smutno. Nie, no dobrze, mm. dobrze. Okej, okay, no to wyszło w takim razie, że jesteście tymi. Pośrodku łzami, czyli oczyszczającymi fizjologicznymi. Yy, I tak właśnie. No Normalni, zdrowi ludzie. Tak, tak. No pogadajmy właśnie. <gadajmy> w listopadzie. Wróćmy do tej rozmowy w listopadzie. Ja zauważyłem, niestety, że październik, listopad u mnie to jest początek podróży ponownej w głąb. A nie masz mroku. czegoś takiego, że październik to jest jeszcze taki, że smutek, ale też jaranko. Tak, tak, tak. Ale taki listopad... trochę jakby już, że trochę jesteś takim licealnym gotem, tak. że nadchodzi ciemność, ale troszkę na to czekasz. Słucham Mysłowic. Oj, sobie, oj. Smutny. Ja ostatnio miałam powroty do Mysłowic tak, absolutnie bez żenady, dużo mysłowic. I... Ogólnie teraz jest, mam wrażenie taki bardzo fajny trend, że jakby kończymy z żenadą. Tak. No tak, że może nie warto się cringe'ować tym. Że nie ma co się Że można sobie czekną, posłuchać nie? muzyczki. Znaczy to, to jest niedobre, ale to, że można sobie posłuchać muzyczki, to nie, jakby nie świadczy o tym, ile dostajesz punktów jako człowiek, czy słuchasz fajnej, czy niefajnej, fajnej, to jest akurat spoczko. Istnieje też możliwość, że już weszliśmy wszyscy w taki wiek. No, gdzie okay. jest ja to biorę pod uwagę, ale nie wiem, czy tak jest do końca. Ja S jestem bardzo mało młodych ludzi. No, y Ola jest najmłodszy no Wy Ale też tak znam. myślę, że. Z, y Właśnie nie wiem, czy, Ola, czy można uznać, że Ola wchodziła w ten wiek, co ja. Chyba nie wiem. Nie wiem tego, ale też myślę, że jestem już na etapie nieżenowania nie się pisankami. Witamy. Czekam na dramat trzydziestolatki. Myślałem, że powiesz, że jesteś najmłodszą osobą, jaką znasz. To prawda. To było śmieszne. E, tak, więc e, czy dowiedzieliśmy się czegoś o sobie więcej tym testem? Może trochę. Nie wiem. Ja być może dopiero wiesz, teraz będzie kiełkować to we mnie. Obudzę się o czwartej rano i już. że źle odpowiedziałaś. <głos》>. Może jednak tak mnie, ten brak mnie nienawidzi, bo mam wywalone na Roberta Makłowicza. Na pewno. <głos》>. Tak może być. Mm, dobra. Mamy jeszcze kilka pytań ogłem od y, czytelników, które na Instagramie, chyba że ci przerwałam, i ten. chciałeś coś jeszcze mhm. powiedzieć. Dobrze, ja tu sobie zeskrinowałam kilka, oczywiście bardzo dużo pytań pojawiło się, które by były po prostu tytułem książki, więc myślę, że możemy sobie a, darować. Prostu, to jest akurat a, okay. poradnik w książce. Tak, no właśnie, więc przeczytajcie po prostu książkę, okej? Okay? Dobrze, więc pojawiło się pytanie, jak, czy reagować i jak, na płakanie, w to myślę, czy traktować jako coś normalnego i nie pytać co się stało, tylko prowadzić rozmowę, jakby nic się nie działo. To ja odpowiem moim ulubionym zdaniem, czyli e, różni ludzie mają różnie e, i chyba się nie da tak jednoznacznie powiedzieć, jak reagować. Znaczy, raczej reagować, no bo jeśli ktoś e, po prostu płacze wow, <laughs> a, to dramatyczne to w trakcie było. rozmowy z nami, bo tak, tak zrozumiałam to pytanie, no to jakby niezareagowanie, zareagowanie jednak e, jak już tam wprowadza jakiś taki dosyć hardkorowy poziom wyparcia tej emocji. E, Myślę, że to bardzo zależy od tego, czy się jest blisko z tą osobą, która płacze, czy nie. Um, ogólnie bardzo polecam też pytać, tak na zasadzie, czy czegoś potrzebujesz, czy chcesz powiedzieć chwilę sam, czy coś tam. A ja mam też takie super doświadczenie, że kiedyś obca pani w pociągu mi po prostu podała chusteczki. I to było ekstra, bo ja nie byłam okay. w takim stanie, żeby z nią rozmawiać, też w ogóle jej nie znałam. I jakby wchodzenie w tą taką sytuację. Trochę głębiej, byłoby dla mnie tylko bardziej obciążające, ale to było takie właśnie miłe, nie? że pani mnie widzi, jakby co. Także odpowiedź na to pytanie brzmi: reagować, ale jak to trzeba sobie wyczuć. Dobrze. Jakie są twoje ulubione miejsca publiczne do płakania? Ja bardzo lubię płakać, idąc ulicą, bo to jest w ogóle totalnie też bezpieczne, bo jakby ludzie, którzy widzą, że płaczesz, to już właściwie się z nimi mijasz. Jest taki totalny luz. I jest to też jakoś w ogóle w porządku, że. Czy w porządku, takie w sensie jakiegoś takiego, przepraszam za kurczeskie słowo wyzwalające że się okazuje, że można i w ogóle nic strasznego się nie dzieje. Nie lubię pakać za bardzo w tramwajach i pociągach, właśnie, bo tam jest tak, że jednak człowiek jest na dosyć małej przestrzeni z innymi ludźmi, i faktycznie wtedy się pojawia coś takiego, że no. Jest już jakieś takie napięcie, że nie da się tego ignorować zupełnie. Tak, jakiś kontakt wzrokowy, coś. Nie, no w ogóle stare PKP to najgorzej, nie? bo też jest jeszcze, o, to jakbym miała taką zrobić gradację, no to tramwaj, bo z tramwaju najłatwiej jest wysiąść. Potem wagon bezprzedziałowy, bo jednak tam się siedzi tylko około jednej osoby. a potem wagon przedziałowy, gdzie osiem osób siedzi na przestrzeni I 6 metrów kwadratowych Ale może to się jest kolanami. zaraźliwe, jak wymiotowanie, i po prostu wszyscy mogą wtedy sobie. Chyba nie. chyba nie. Tak się zastanawiam z mojego doświadczenia? Chyba nie. No nie, chyba nie. Chyba nie. A szkoda, może to by y, uzdrowiło. Narodowe płakanie. Tak, ale chyba nie jestem podziałek. w ogóle gotowa, tak siedzieć, po prostu tak blisko innych ludzi w ogóle. Raczej się staram tego nie robić, bo ja się też strasznie wierce. Hmm. I to jest takie, że płakać to jedno, nie, ale generalnie nie można przełożyć nogi na A nogę. Wiem. Bez jakiegoś takiego skomplikowanego baletu i synchronizacji ze wszystkimi. Innymi. No, jednym z moich marzeń wielkich jest, że PKP wywali wszystkie y, przedziałowe y, wagony i pozostaną tylko bezprzedziałowe. I wtedy Polska w końcu będzie wspaniałym miejscem. Ale to warto mieć tak. takie marzenia, które może się da zrealizować. Tak. No, myślę, że wszystko idzie w tą stronę, <grym> no. nie? więc super. Dobrze. I ostatnie pytanie. Jak nie popłakać się w miejscu publicznym? Nie mam pojęcia. I? Myślę, eee, że to jest ważna kulisa prawdy. <laughs> to znaczy, okej, okay, trochę mi sprzedała moja, moja psychoterapeutka. Mi w sumie sprzedała taką sztuczkę, iżby mi się nie udało nie popłakać, ale udało mi się uspokoić, jeśli ktoś tego potrzebuje, czyli żeby się po prostu rozproszyć. I, i to było w ogóle bardzo ciekawe dla mnie, bo ja byłam. Gdzie jakoś tak miałam takie przekonanie w sobie, że jak już przychodzą te emocje, to trzeba je przeżyć tak, i nie tak. można ich odganiać, A po prostu moja pani powiedziała, że właśnie można. I że potem się mogę zastanowić nad nimi, czy coś takiego, ale mogę sobie też poklikać chwilę w telefon, albo popatrzeć na to, co jest w okolicy i, i z tego zejść. I to było bardzo spoko. No to jest w ogóle jakaś taka właśnie taktyka, żeby dać, że nasz mózg dąży do tego, żeby się rozproszyć w pewnym mm. momencie. I nawet jak pracujemy nad czymś, to żeby dać mu uciec Gdzieś tam, bo widocznie tego potrzebuję. No ale z, z przypływem emocji jeszcze tego nie robiłem, więc mamy zadanie domowe: wszyscy. I... A rozproszyć się można na przykład słuchając naszego podcastu. Na przykład. Albo słuchając naszych, czytając nasze teksty, albo czytając książkę Emilii. Są trzy sposoby tak. na niepłakanie. A jeszcze na koniec, jak każdej osobie pisarskiej, trzeba zadać pytanie, jakie plany pisarskie. Na przyszłość, czy jakieś są, czy na razie przerwa? Na razie jadę do Kanady i dopiero będę przetrawiać to, co się wydarzyło z tą pierwszą książką. Okay. A potem zobaczę. Okay. Fantastycznie. E, no cóż, to życzymy powodzenia w kraju, gdzie e, powstał 21 śmierci e, tobiego. E, Obyda, tak? tak. Tam trzeba 27 uważać. 27. O sześciu zapomniałem. E, I co? Dobrze, w takim razie będziemy się żegnać. Była z nami Emilia Dłużewska, Szymon. Dziękuję. I ja. Aleksandra. Ola. Tak, zgadza się. Pa! Pa! Dzięki!